A ty kochasz? Staram się codziennie kochać i staram się być hojna, rozrzutna wręcz w miłości, bo uczę się też takiej czułości też dla siebie, bo zrozumiałam, ja długo byłam żebrakiem o miłość. Ja myślałam, że ja muszę dostać i robiłam różne rzeczy, żeby upewnić się, że ja w ogóle jestem warta miłości i pod tym wszystkim są właśnie kompleksy i tak dalej. A w pewnym momencie dotarło do mnie, że ja siedzę na skarbie, który mam, taki żebrak, który nie zajrzy do środka, tylko chcę od ludzi. I ja byłam biedna bardzo wewnętrznie. I myślę, że wiele osób też nie odkrywa w sobie tego, bo każdy z nas jest tak samo wyposażony w to wszystko. Tylko to wystarczy otworzyć, zobaczyć, odważyć się. Bo na początku jest ten efekt takiej szafy, że ja długo nie sprzątałem i tam jest dużo zatęchłych ciuchów. I mi się wydaje, że jak ja tylko tam uchylę, ojej, nie podoba mi się to, to zamykam, niech lepiej już więcej tego nie ruszać. A jeżeli odważymy się to oczyścić, to zobaczymy pod spodem tak gigantyczny skarb, że to jest dopiero, zaczyna się tak naprawdę życiorys z pasją. Bo jeżeli ja widzę, że ja mam miłość, to jest najgłębsze, co może być we mnie, to ja mogę to dawać, bo to się nie kończy. I dopiero wtedy, kiedy coś mam, mogę się tym podzielić. A mi się wydawało odwrotnie, że ja muszę to zdobyć, znowu mieć. I wtedy byłam bardzo nieszczęśliwa. A taki jeden dzień w kontakcie ze sobą, ja tak w hospicjum my mówimy, że w ciągu jednego dnia możesz przeżyć całe swoje życie. Chociaż zaprzepaściłeś kilkadziesiąt lat swojego życia. Będę miała w poniedziałek z więźniami takie spotkanie. Mam nadzieję, że też uda nam się o tym porozmawiać. Ta przeszłość jest ważna, ale ty możesz w jeden dzień przeżyć całkowicie swoje życie. Jak ty się skontaktujesz ze sobą i zrozumiesz, że o ja, można być naprawdę zniewolonym, żyjąc na zewnątrz, a można być wolnym, żyjąc w więzieniu.